Dzień dobry. Z tej strony Krzysiek Buratyński, lektor z VoiceStudio.pl. Zostałem poproszony o kilka zdań opinii na temat projektu Nasze Czytanie Lektury Szkolne, co niniejszym z wielką przyjemnością czynię. Przyznam, że zawsze byłem molem książkowym, zawsze pochłaniałem bardzo duże ilości literatury, co no, na pewno też trochę się przyczyniło do wyboru ścieżki zawodowej w moim życiu, ale. Przyznam, że w ostatnich kilku latach też się mocno przerzuciłem na słuchanie audiobooków. Z jakich powodów? No, z kilku powodów. Przede wszystkim z moich obserwacji, z moich odczuć, no, audiobooki w pewien sposób są wygodniejsze. Dla mnie największym problemem zawsze, zwłaszcza w dorosłym życiu już, w czytaniu książek było to, że one wymagają koncentracji, one wymagają czasu. Musimy. Wciągnąć się w świat, w którym jesteśmy, w świat, który stworzył autor, w to, co się dzieje, w pewne niuanse tego świata, w niuanse postaci, czy po prostu w to, żeby podążać za sednem narracji. A w audiobooku dostajemy to w pewien sposób już na tacy, bo mamy już dobrze przemyślany świat, który ma jakąś spójną wizję artystyczną i tak naprawdę wystarczy po prostu. Cieszyć się tym, co się dzieje wokół NAS, I to jest niesamowite, to jest fenomenalne. Absolutnie uwielbiam to właśnie w audiobookach. No a o samym projekcie lektur szkolnych, no co mogę powiedzieć? Myślę, że to jest bardzo potrzebny projekt i bardzo odpowiadający na różne problemy naszych czasów, na różne potrzeby naszych czasów. Myślę, że będzie to popularyzowało na pewno lektury szkolne w takiej troszeczkę przyjemniejszej, łatwiejszej w odbiorze właśnie wersji. No i bardzo się cieszę, że mogę w takim projekcie właśnie Brać udział i że mogę swoją cegiełkę też dołożyć, do usłyszenia, w klerykowie!